sobotę 1 lipca 2017 roku w auli Tygodnika Katolickiego Niedziela miało miejsce rozstrzygnięcie ogólnopolskiego konkursu plastycznego Twoja ulubiona opowieść biblijna, organizowanego przez Centrum Rozwoju Lokalnego w Zawierciu. Patronat honorowy nad konkursem objęli biskup Antoni Długosz oraz klasztor Ojców Paulinów na Jasnej Górze, a jednym z partnerów akcji Tygodnik Katolicki Niedziela. Na tegoroczną piątą edycję napłynęły ponad 4000 prac z całej Polski. Jury wybrało 12 zwycięskich oraz 30 wyróżnionych prac w trzech kategoriach wiekowych. W kategorii od 4 do 6 lat pierwsze miejsce zajął Michał Koszyk z Limanowej. W kategorii od 7 do 9 lat Igor Śliwa z Bielska Białej. W kategorii od 10 do 13 lat Grzegorz Chlipała z Wiśniowej. Proszę Państwa, dzieciom mówię, że wyrastam z butów, z książek, zmieniam ubrania, kolegów, koleżanki i wreszcie z tej księgi, która jest Pismem Świętym. Towarzyszy nam od naszych narodzin aż do naszej śmierci. I cieszę się niezmiernie, że organizatorzy tego konkursu właśnie tę księgę zadaną nam przez Pana Boga dali dzieciom, by dzieci odczytywały Pismo Święte. Pismo Święte odczytujemy, nie czytamy, odczytujemy, by dowiedzieć się, co chce nam powiedzieć Pan Bóg w związku z naszym zbawieniem. Gratuluję organizatorom, wszystkim wyróżnionym, a także zostawimy pamiątkę dla tych, które nie dojechały i szczególnie dziękuję rodzicom i nauczycielom, że zatroskali się o to. Proszę Państwa, dzieciom trzeba pomagać w tym, aby odczytywali Pismo Święte i jako dziadek z długim nosem daję Wam dziesiątkę z wykrzyknikiem. Niech Pan Wam błogosławi we wszystkim. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Prace zwycięzców konkursu zostaną opublikowane w kalendarzu na rok 2018. Dochód ze sprzedaży publikacji zostanie przekazany na realizację prorodzinnych inicjatyw społecznych.